Kilka lat temu, gdy byłem prezesem Pinteresta, wróciłem do domu i nie mogłem oderwać się od telefonu. Choć mam dwoje małych dzieci, które potrzebują mojej miłości i uwagi. Wiecznie pisałem maile albo przeglądałem Pinteresta. Co za ironia losu. Pracowałem w firmie, której sam padłem ofiarą. Nie mogłem się powstrzymać. Dobrze wiedziałem, co dzieje się za kulisami, a jednak wciąż nie potrafiłem się kontrolować. To trochę przerażające. Wytężałem wolę, obiecywałem sobie, że będę zostawiał telefon w aucie. Tysiące razy postanawiałem sobie, że nie będę go wnosić do sypialni, ale gdy nadchodził wieczór, zmieniałem zdanie. To opinia byłego prezesa Pinterestu i dyrektora w Facebooku. Z kolei prezes TikToka powiedział, że zabronił swoim dzieciom korzystania ze swojej aplikacji. Telefony stały się nowoczesną odmianą jednorękich bandytów, kolorowych, dostarczających szybkiej emocji, uzależniających maszyn, które rujnują nasze zdrowie psychiczne. Kiedy wyciągamy telefon z kieszeni, to tak naprawdę gramy na automacie, bo chcemy zobaczyć, jakie nowe powiadomienia otrzymaliśmy. Kiedy odświeżamy e-mail, to gramy na automacie, bo chcemy zobaczyć, jaki nowy e-mail do nas przyszedł. Kiedy scrollujemy kciukiem treści, aby przewinąć kolejny post na Instagramie, gramy na automacie, bo chcemy zobaczyć, jakie będzie następne zdjęcie. Kiedy przesuwamy twarze w lewo, w prawo, w aplikacjach randkowych takich jak Tinder, gramy na automacie, bo chcemy zobaczyć, na kogo trafimy. Badamy, jak najefektywniej wami manipulować i dostarczać wam dopaminy. Facebook jest w tym świetny. Robi to też Instagram, WhatsApp, Snapchat i Twitter. Jeden Bóg wie, co sieci społecznościowe robią z mózgami dzieci. Media społecznościowe są jak narkotyk. Fizjologia nakazuje nam utrzymywać kontakt z innymi, bo bezpośrednio wpływa to na uwalnianie dopaminy w szlaku nagrody. Media społecznościowe, które ułatwiają kontakt międzyludzki, mają bez wątpienia potencjał uzależniający. Proces myślowy, który towarzyszył budowaniu tych aplikacji, a Facebooka jako pierwszego, polegał na pytaniu, w jaki sposób przyciągnąć tyle twojego czasu i świadomej uwagi, ile to tylko możliwe. A to oznacza, że musimy w pewnym sensie dać ci zastrzyk dopaminy co jakiś czas. Ktoś polubił czy skomentował zdjęcie, post, cokolwiek, a to sprawia, że tworzysz nowe treści, do których otrzymasz więcej polubień i komentarzy. Jeśli nie płacisz za produkt, to ty jesteś produktem. Martwię się o swoje dzieci i wasze, jeśli je macie. Uzbrojona w wiedzę i doświadczenie, walczę o to, aby dzieci spędzały mniej czasu w telefonie. Nasze życie kręci się wokół złudnego poczucia perfekcji, bo jesteśmy nagradzani krótkotrwałymi wzmocnieniami, serduszkami i lajkami. Utożsamiamy to z wartością i prawdą. Tak naprawdę to fałszywa i tymczasowa popularność. Przyznajcie, że gdy mija, odczuwacie pustkę. Wpędzamy się w błędne koło, bo pragniemy odzyskać to uczucie. Pomnóżcie to przez 2 miliardy osób i wyobraźcie sobie, jak ludzie reagują na opinie innych. To przerażające. To wykorzystywanie słabości ludzkiej psychiki. Myślę, że my, twórcy, ja, Mark Zuckerberg czy Kevin Systrom od Instagrama, byliśmy tego świadomi. A jednak to zrobiliśmy. Odeszliśmy od świata technologii opartego na narzędziach, na rzecz uzależnienia i manipulacji. Media społecznościowe nie są zwykłym narzędziem, mają własne cele i sposoby osiągania ich wykorzystujące naszą psychikę. Są dwie branże, w których na określenie klienta używa się tego samego słowa, user, które w wolnym tłumaczeniu oznacza ćpun. To branża narkotykowa i komputerowa. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat czy TikTok zaprojektowane są dokładnie po to, żeby dawać nam szybką, dawkowaną przyjemność. Jednak odbija się to na naszym zdrowiu psychicznym, naszej pracy i efektywności. Wpływają negatywnie na naszą pamięć i koncentrację.
Oto przykłady naszych rodaków, którzy opisują na blogach swoje doświadczenia. Muszę tam być stale, wrzucać regularnie, najlepiej kilka razy dziennie. Muszę patrzeć, co się podoba ludziom i pokazywać podobne zdjęcia. Te muszę sprawiały, że byłam na Instagramie cały, dosłownie cały czas. Dorzućmy do tego porównywanie się do innych osób. Oglądanie tego, jakie mają życie, jak wyglądają, co robią, jak bardzo mają większy sukces niż ja. Byłam więc uzależniona od tego, co mi kompletnie nie służyło i nawet nie dawało przyjemności. To wszystko doprowadziło mnie do pewnego rodzaju załamania nerwowego. Instagram zdaje mi się błahym, głupim wręcz powodem do załamania. Powód dla nastolatek raczej, a nie dla dorosłej kobiety. Cóż zrobić? Byłam wykończona, wyprana, zagubiona, spanikowana. Czułam się źle ze sobą. Nie spałam, miałam stale doła, a jednocześnie dalej siedziałam na tej sieci przez większość mojego czasu. Musiałam coś zrobić, coś zmienić. Doszedłem do sytuacji, w której mogłem skupić się maksymalnie przez kilka sekund. Potem skakałem na Facebooka albo TikToka, żeby się odstresować i odpływałem, jak ćpun. Potem skakałem na Facebooka albo Twittera, żeby się odstresować i odpływałem, jak ćpun. Jak to możliwe, że social media mają aż tak szkodliwy wpływ na nasz mózg? Wytłumaczę Ci to na przykładzie badania, które naukowcy przeprowadzili w latach 50. na szczurach. Do mózgu szczurów podłączono elektrody stymulujące układ nagrody w ich mózgach, odpowiedzialny za odczuwanie przyjemności. Kiedy szczury naciskały specjalną dźwignię w swojej klatce, przez elektrody przepływał delikatny prąd, co stymulowało mózg i wyzwalało dopaminową przyjemność. Gdy szczury to odkryły, naciskały dźwignię bez przerwy. Chcąc doznawać nieskończonej przyjemności, potrafiły naciskać dźwignię ponad 2000 razy w ciągu godziny, zapominając o jedzeniu, piciu, seksie i w końcu padały z wyczerpania. Nie mogły przestać, to było silniejsze od nich. Taką moc ma nadmiernie stymulowany układ nagrody w naszych mózgach. Na podobnej zasadzie działają social media. Ile razy dziennie zerkasz na swój telefon? Jak długo gapisz się w ekran? Założę się, że zaniżysz swój wynik. Z raportu State of Mobile 2023 wynika, że korzystamy z telefonów średnio aż 5 godzin dziennie. Badania naukowe dostarczają dowodów, że taka praktyka wpływa negatywnie na nasze samopoczucie, powoduje stres, może prowadzić do stanów lękowych i depresji, utrudnia efektywność pracy oraz szkodzi jakości snu. Nieustanne sprawdzanie wiadomości i informacji na mediach społecznościowych może prowadzić do chronicznego stresu i poczucia niepokoju. Informacje, które napływają z różnych stron, mogą nas przytłaczać i wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego ogranicz sięganie po telefon i social media. Dzięki temu odzyskasz skupienie, wzmocnisz ciało i odświeżysz umysł. Znów przejmiesz kontrolę nad swoim czasem i życiem. Wiem, że łatwo mówić, ale dam Ci dwie praktyczne porady, które sam zastosowałem. Po pierwsze, zadaj sobie pytanie. To właściwie naprawdę głębokie, filozoficzne pytanie. Co tak naprawdę jest godne Twojej uwagi? Wtedy zdasz sobie sprawę, że oglądasz coś, czego nawet później nie pamiętasz. To niczemu nie służy i podejdziesz do tematu bardziej świadomie. Po drugie, wyrzuć telefon z sypialni. Budź się klasycznym budzikiem, a przed pójściem spać nie bombarduj swojego mózgu nieskończoną falą informacji, a swoich oczu niebieskim światłem. Będziesz lepiej się wysypiał i przynajmniej zaczynał dzień bez telefonu. To mała rzecz, ale duży krok w walce z dopaminowym uzależnieniem od social mediów. Znasz jakieś inne skuteczne sposoby ograniczania social mediów? Podziel się nimi w komentarzu.